Na początku oczywiście pytanie o absencję Radka Sobolewskiego. Co się stało, że zabrakło go dzisiaj w meczowej osiemnastce? No niestety kontuzja na treningu. Ktoś odepnął na nogę i po prostu mi troszkę spuchła, także no, nie chcieliśmy ryzykować i dlatego nie grał dzisiaj. Co do dzisiejszego spotkania, mecz na pewno mógł się kibicom podobać. Emocji nie brakowało. No nie brakowało, szkoda tych bramek straconych, jednak Legia jest bardzo dobrą drużyną, także potrafi wykorzystać nasze słabości. Taką grę jak czy przy strzeleniu bramki w pierwszej połowie, czy nawet te ostatnie 15 minut, czy 20 drugiej połowy, no to mogło się podobać i tak byśmy chcieli grać. Graliśmy z drużyną, która jest w tej chwili najlepsza w Polsce i prawdopodobnie zdobędzie mistrza. Także wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności i zagrać z nią tak w końcówce, na pewno było fajnie i stworzyć dobre widowisko, a jednak musimy po prostu grać tak przez dłuższy okres czasu. Błędów nie brakowało w tej obronie, ale to obrońca Paweł Olkowski dzisiaj strzelił dwie bramki. Nie strzelał praktycznie przez ponad dwa lata. Chyba tylko w debiucie strzelił bramkę tutaj w Górniku. Dzisiaj dwie naprawdę ładne bramki. Tak, potrafił zamknąć stronę, zdecydował się na strzał dwa razy i miał dużo szczęścia, oczywiście umiejętności, żeby tę bramkę zmieścić, piłkę zmieścić w siatce. Było jeszcze parę okazji innych, gdzie mogliśmy się pokusić o bramkę, jednak no, bramkarz dobrze bronił dzisiaj i no niestety Legia również miała swoje sytuacje, także jak pani mówi, no, było to dobre widowisko, a szkoda, że po prostu nie strzeliśmy jednej więcej bramki albo dwóch. Pawła zabraknie w przyszłym sezonie, ale już interesujecie się tymi zawodnikami, którzy ewentualnie mogą wrócić z wypożyczeń do Górnika, tak? Wczoraj, z tego co wiem, sztab przyglądał się Bartkowi Kopaczowi. No mieliśmy Bartka Kopacza oczywiście i mieliśmy oczywiście Kuchtę, który grał przeciwko niemu, także jeździmy, oglądamy tych zawodników w grze. No bo będzie później bardzo krótki okres przygotowawczy, że będziemy musieli dokonać decyzji, no ale chcieliśmy od tego zacząć, żeby właśnie ci zawodnicy wypożyczeni mieli szansę i wiedzieli, że są obserwowani chcemy im dać szansę na to, żeby po prostu zaistnieli tu w Górniku i grali, bo wychowywaliśmy ich, dlatego chcemy, żeby oni tu wrócili.